Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 119 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 78, werset od 1 do 8. Słuchaj mój ludu nauki mojej. nakłoncie wasze uszy na słowa ust moich. Do przypowieści otworzę usta, wyjawię tajemnice zamierzchłego wieku. Cośmy słyszeli i cośmy poznali i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, tego nie ukryjemy przed ich synami. Opowiemy przyszłemu potomstwu chwałę Pana i Jego potęgę i cuda, których dokonał. Albowiem nadał On w Jakubie przykazania i ustanowił prawo w Izraelu. Aby to, co zlecił naszym ojcom, przekazywali swym synom, aby to poznało przyszłe pokolenie, synowie, co się narodzą, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać dzieł Boga, lecz strzec Jego poleceń. A niech nie będą jak ich ojcowie pokoleniem opornym, buntowniczym, pokoleniem o niestałym sercu, którego duch nie dochowuje Bogu wierności. Rozdziały od 8 do 10 drugiej księgi Samuela skupiają się na militarnej ekspansji i dyplomatycznych osiągnięciach Dawida jako króla Izraela, a także na jego sprawiedliwym i łaskawym rządzeniu, co dodatkowo cementuje jego reputację jako władcy według Serca Bożego. Po tych wydarzeniach Dawid pobił Filistynów i zmusił ich do uległości. Odebrał też z rąk Filistynów Gad. Potem pobił Moabitów i zmierzył ich sznurem, rozkazawszy im położyć się na ziemi. Wymierzył dwa sznury tych, co mieli być zabici, a długość jednego sznura dla tych, którzy mieli pozostać przy życiu. Tak Moabici stali się poddanymi Dawida, płacącymi daninę. Dawid pobił też hadadezera, syna Rechoba króla Soby kiedy ten wyprawił się, aby przywrócić swą władzę nad rzeką. Wziął mu też Dawid 1700 konnicy i 20 tysięcy piechoty. Poprzecinał ścięgna skokowe wszystkich koni zaprzęgowych, zostawiając z nich tylko 100 zaprzęgów. Kiedy Aramejczycy z Damaszku przybyli na odsiecz królowi Soby, Hadadezerowi, Dawid pobił 22 tysiące ludzi spośród Aramejczyków. Potem umieścił Dawid załogi w aramie Damasteńskim, aramejczycy zaś stali się poddanymi Dawida płacącymi daninę. Tak Pan udzielał Dawidowi pomocy we wszystkim, co ten zamierzył. Dawid zabrał też złote zbroje, jakie mieli słudzy Hadadezera i przeniósł je do Jerozolimy. A z miast Hadadezera, Tebach i Berotaj zabrał król Dawid również wielką ilość brązu. Gdy usłyszał Tołu, król Hamad, że Dawid rozbił całe wojsko Hadadezera, posłał syna swego, Hadorama, do króla Dawida, aby go pozdrowić i powinszować mu, że walcząc z Hadadezerem pokonał go, bo Hadadezer był w wojnie z to. Hadoram przywiózł też przedmioty ze srebra, ze złota i z brązu. Król Dawid poświęcił je również panu, wraz ze srebrem i złotem, które pobrał ze wszystkich podbitych narodów, z Edomu, Moabu, od Ammonitów, Filistynów, Amalekitów, wraz z łupami pochodzącymi od Hadadezera, syna Rehoba króla Soby. Imię Dawida stało się sławne. Powracając zaś, pobił osiemnaście tysięcy Edomitów w dolinie soli, i w Edomie pozostawił załogi. Wszyscy więc edomici stali się poddanymi Dawida. Pan udzielał Dawidowi pomocy we wszystkim, co ten zamierzył. Dawid panował nad całym Izraelem, wykonując sąd i sprawiedliwość nad całym swoim ludem. Joab, syn Serui, był dowódcą wojska, Joszafat, zaś syn Achiluda, był pełnomocnikiem. Sadok, syn Achituba, i Abiatar, syn Achimeleka, byli kapłanami. Serejasz zaś był pisarzem. Benajasz, syn Jojady, sprawował dowództwo nad Keretytami i Paletytami, a synowie Dawida byli kapłanami. Dawid zapytał, czy jeszcze ktoś pozostał z rodu Saula, gdyż pragnąłbym mu okazać miłosierdzie ze względu na Jonatana. Z domu Saula pozostał sługa, któremu było na imię Siba. Został on wezwany do Dawida. Zapytał go król: Ty jesteś Siba? Odrzekł sługa twój. Zapytał król: Czy nikogo więcej nie ma z rodu Saula, abym mu okazał miłosierdzie, Boże? Siba odrzekł królowi: Jest jeszcze chromy na obydwie nogi syn Jonatana. Rzekł do niego król: Gdzie on jest? Siba odpowiedział królowi: Przebywa on w domu Makira, syna Ammiela, w Lodebar. Król Dawid posłał więc, by go wezwano z domu Makira, syna Ammiela z Lodebar. Meribaal, syn Jonatana, syna Saula, przybył do Dawida. Padł na twarz, oddając mu pokłon. Rzekł Dawid: Meribaalu. Odpowiedział: Oto jestem, sługa Twój. Powiedział mu Dawid: Nie lękaj się, bo gorąco pragnę okazać Ci miłosierdzie ze względu na Twojego ojca, Jonatana. Każę ci zwrócić wszystkie dobra twojego przodka, Saula, sam zaś zawsze będziesz miał u mnie utrzymanie. On zaś, oddając mu pokłon, rzekł: Czym jest, sługa twój, że byłeś łaskaw spojrzeć na zdechłego psa, jakim ja jestem? Król zawołał potem Sibę, sługę Saula, i rzekł mu: Wszystko to, co należało do Saula i jego rodziny, przekazuję synowi twojego pana. Na jego polu będziesz pracował ty sam, twoi synowie i słudzy. Ty będziesz zbierał plony. Będą one na chleb dla domowników twojego pana. Oni będą to jedli. A gdy chodzi o Meribala, syna twojego pana, on będzie zawsze jadał przy moim stole. Siba miał piętnastu synów i dwudziestu niewolników. Siba odrzekł królowi. Sługa twój spełni wszystko, co pan mój król rozkaże swojemu słudze. Meribbal więc jadał przy stole Dawida, podobnie jak każdy syn królewski. Meribbal miał małego syna, któremu było na imię Mika. Wszyscy, którzy mieszkali u siby, byli niewolnikami Meribbala. Meribbal przebywał w Jerozolimie, gdyż jadał przy stole królewskim, a był on chromy na obydwie nogi. Potem umarł król Ammonitów, a syn jego, Hanun, został w jego miejsce królem. Wtedy Dawid pomyślał sobie, okaże życzliwość Hanunowi, synowi Nachasza, tak jak jego ojciec okazywał mi życzliwość. Dawid wysłał więc za pośrednictwem sług słowa pociechy z powodu śmierci ojca. Gdy słudzy Dawida przybyli do ziemi Ammonitów, książęta ammoniccy odezwali się do Hanuna, swojego pana. Może sądzisz, że Dawid przez cześć dla twojego ojca przysłał do ciebie pocieszycieli? A może raczej Dawid wysłał sługi swoje do ciebie po to, aby miasto dokładnie poznać i aby je potem zburzyć? Hanun więc, pochwyciwszy sługi Dawida, zgolił każdemu połowę brody, obciął im szaty do połowy aż do pośladków i odesłał ich. Oznajmiono o tym Dawidowi a on wyprawił na ich spotkanie wysłanników, bo ci ludzie zostali bardzo znieważeni. Polecił im król, zostańcie w Jerychu, aż wam brody odrosną, a potem wrócicie. Gdy Ammonici spostrzegli, że Dawid ich znienawidził, skierowali posłów, by najęli Aramejczyków z Bet Rehobot i Aramejczyków z Soby. Dwadzieścia tysięcy piechoty i około tysiąca ludzi od króla Maaki. Ze szczepu zaś Top 12 tysięcy ludzi. Usłyszawszy o tym, Dawid wyprawił Joaba wraz z całym wojskiem ludźmi walecznymi. Ammonici wystąpili i uszykowali się do bitwy u wejścia do bramy miasta, natomiast Aramejczycy z Soby i z Rehobot oraz ludzie z top i Maaki stanęli osobno w polu. Gdy Joab spostrzegł, że walka zagraża mu od przodu i od tyłu, Dobrał sobie ludzi spośród wszystkich najdzielniejszych w Izraelu i ustawił w szyku naprzeciw Aramejczyków. Pozostałych zaś ludzi oddał w ręce swego brata Abishaja, aby ich ustawił naprzeciw Ammonitów. I rzekł, jeśli Aramejczycy będą mieli przewagę nade mną, ty przyjdziesz mi z pomocą. Jeśli zaś Ammonici będą mieli przewagę nad tobą, ja ci przyjdę na pomoc. Odwagi! Okażmy męstwo w walce za nasz naród i za miasta Boga naszego, a niech Pan uczyni to, co uzna za słuszne. Zbliżył się Joab i lud, który był z nim, aby walczyć z Aramejczykami, lecz oni uciekli przed nim. Ammonici, widząc, że Aramejczycy uciekli, również sami uciekli przed Abiszajem i wycofali się do miasta. A Joab odstąpił od Ammonitów i wrócił do Jerozolimy. Aramejczycy, widząc, że zostali pobici przez Izraelitów, skupili swe siły. Hadadezer wysłał posłów i sprowadził Aramejczyków będących po drugiej stronie rzeki. Ci nadciągnęli do Helam na czele z dowódcą wojsk Hadadezera Szobakiem. Dawid, gdy go o tym zawiadomiono, zebrał wszystkich Izraelitów, a przeprawiwszy się przez Jordan, przybył do Helam. Aramejczycy ustawili szyki przeciw Dawidowi i walczyli z nim, lecz Aramejczycy uciekli przed Izraelitami. A Dawid zabił im 700 zaprzęgowych koni i 40 tysięcy jeźdźców. Zadał też rany Szobakowi, dowódcy jego wojska, tak iż tam zmarł. Wszyscy królowie zależni od Hadadezera, widząc, że zostali pokonani przez Izraelitów, zawarli z nimi pokój i stali się ich poddanymi. Aramejczycy już odtąd bali się iść na pomoc Ammonitom. Rozdział ósmy, wersety od czwartego do czterdziestego z dzieł apostolskich, opisują rozprzestrzenianie się wiary chrześcijańskiej poza Jerozolimę. W szczególności za sprawą Filipa, jednego z diakonów, wybranych w rozdziale szóstym. Pokazuje to dynamikę misji chrześcijańskiej w odpowiedzi na prześladowania i wprowadza znaczące postacie oraz wydarzenia, które miały wpływ na dalszy rozwój kościoła. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste. Wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. Pewien człowiek imieniem Szymon, który dawniej zajmował się czarną magią, wprawiał w zdumienie lud Samarii, mówiąc, że jest kimś niezwykłym. Poważali go wszyscy od najmniejszego do największego. Ten jest mocą Bożą, którą zowią wielką, mówili. A liczyli się z nim dlatego, że już od dość długiego czasu wprawiał ich w podziw swoimi magicznymi sztukami. Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali Chrzest. Uwierzył również sam Szymon, a kiedy przyjął Chrzest, towarzyszył wszędzie Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię pana Jezusa. Wtedy więc kładli apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali ducha świętego. Kiedy Szymon ujrzał, że apostołowie przez nakładanie rąk udzielali ducha świętego, przyniósł im pieniądze. Dajcie i mnie tę władzę, powiedział, aby każdy, na kogo położę ręce, otrzymał ducha świętego. Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą, odpowiedział mu Piotr. "Gdyż sądziłeś, że dar Boży nabyć można za pieniądze. Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga. Odwróć się więc od swego grzechu i proś pana, a może ci odpuści twój zamiar. Bo widzę, że jesteś żółcią gorzką i wiązką nieprawości." A Szymon odpowiedział: Módlcie się za mną do pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, co powiedzieliście. Kiedy dali świadectwo i opowiedzieli Słowo Pańskie, udali się w drogę powrotną do Jerozolimy i głosili Ewangelię w wielu wioskach samarytańskich. Wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest ona pusta, powiedział Anioł Pański do Filipa. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworzanin królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. – Podejdź i przyłącz się do tego wozu – powiedział duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, po usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. – Czy rozumiesz, co czytasz? – zapytał. A tamten odpowiedział – Jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim, a czytał ten urywek pisma. Prowadzą go jak owce na rzeź, i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak on nie otwiera ust swoich. W jego uniżeniu odmówiono mu słuszności. Któż zdoła opisać ród jego, bo jego życie zabiorą z ziemi? Proszęcie, o kim to prorok mówi, o sobie czy o kimś innym? zapytał Filipa dworzanin. A Filip otworzył usta i wyszedłszy od tego tekstu pisma, opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Oto woda, powiedział dworzanin. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? I kazał zatrzymać wóz i obaj, Filip i dworzanin, weszli do wody. I ochrzcił go. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już więcej go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię, przechodząc przez wszystkie miasta, aż dotarł do Cezarei. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.